Zarządu pani Bożena Grzegorzek. Chyba że jeszcze przed tym sprawozdaniem może wykorzystalibyśmy, że pan radny z dzielnicy trzeciej chciałby zabrać głos, to może żeby do tej trzeciej. Tak, to liczę. Ma tutaj informacje do przekazania dla radnych, także może najpierw oddzielę panu głosu. Bardzo proszę się przedstawić. Dziękuję bardzo. Łukasz Wantuch, radny trzeciej dzielnicy. Chciałbym bardzo podziękować panu przewodniczącemu za możliwość oceny tych informacji, również na początku. Powód jest bardzo prozaiczny. Dzisiaj się odbywają czterech dzielnic. Byłem już na jednej, państwa jest druga, później pędzę do 17. Tak, bo jestem 16, to też ważne, żeby wiedzieć, gdzie się jest. Tak. I później mam jeszcze sesję pierwszej dzielnicy. Stowarzyszenie Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Zanim zacznę omawiać, chciałbym tylko zapytać się, czy każdy z Państwa już ode mnie otrzymał tę taką informację, wręcz na samym początku. Proszę bardzo. Jesteśmy radnymi dzielnicowymi, jednostką pomocniczą, słabą, różnie traktowaną przez urzędy miejskie. Idea jest taka, żeby się skupić, żeby się zgromadzić, żeby powołać instytucję, która z tych słabych radnych dzielnicowych zrobi mocny głos w sprawach wykraczających również poza dzielnicę. Nasza organizacja ma być organizacją ponadpartyjną, czyli skupiać zarówno osoby będące członkami różnych partii politycznych, jak i również radnych niezależnych. Dwie podstawowe zasady, które będą kierowały tą organizacją. Po pierwsze, kolegialność. Wszystkie decyzje będą podejmowane wspólnie w drodze głosowania. Będzie oczywiście wyłoniony zarząd w celach administracyjno-reprezentacyjnych, ale wszystkie decyzje podejmujemy w drodze uchwał. Co więcej, te uchwały będą tajne. Chodzi o to, żeby troszeczkę odseparować działalność stowarzyszenia od polityki w dzielnicach. Jakie będą tematy, jakimi tematami będzie się zajmowało stowarzyszenie? Dwa przykładowe wymienione są w tym tekście. Pierwsze to są sołectwa. Rada Miasta Krakowa wprowadziła możliwość wprowadzania sołectw. W statucie uchwaliła taki przepis. Jaka jest opinia Rad Dzielnic? Czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw? Wprowadzenie sołectw powoduje duże zmiany w granicach dzielnic, nie tylko w tych dzielnicach, w których będą w sołectwach, ale również w dzielnicach okalających. Druga rzecz, wybory do rad dzielnic. Czy mają być połączone z wyborami samorządowymi, czy mają być osobno, a może na przykład skonstruować 5-letnią kadencję rad dzielnic, tak żeby wybory do rad dzielnic odbywały się już na stałe i zawsze z wyborami prezydenckimi. Wtedy wybory do rad dzielnic odbyły się w roku 2015. Będziemy się spotykać raz w miesiącu. W tym momencie jest już 24 radnych, którzy wstępnie zgłosili się do pracy w stowarzyszeniu. Więc stowarzyszenie na pewno powstanie 15 osób, czyli minimum według ustawy że stowarzyszenie jak już ma. Mogą Państwo zapisać się później. Po tym jak już powstanie stowarzyszenie, mogą Państwo się w każdej chwili zapisać, oczywiście również wypisać. Co Państwu daje wpisanie się do tego stowarzyszenia już teraz? Po pierwsze, tworzymy statut. Każdy z członków może zgłaszać uwagi i różne konstrukcje dotyczące tego statutu. Po drugie, będziemy wybierać też zarząd. 3 czerwca o godzinie 18 planujemy spotkanie w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, w Małopolskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych. Tutaj Państwo mają formularz. W Małopolskim czy w Miejskim? Miejskim, na placu centralnym. Tak, centrum C dokładnie. Tam będzie nasze pierwsze spotkanie. Jeżeli będzie nas wystarczająco dużo, a mam nadzieję, że te 24 osoby początkowe zostaną pomnożone przez 3 czy przez 4, to wtedy zwrócimy się z prośbą do przewodniczącego Kośmigla, żebyśmy się mogli spotykać raz w miesiącu w sali Wyspiańskiego, czyli w głównej sali Rady Miasta Krakowa, tam jest akurat dosyć dużo miejsca. Wszystko będzie oczywiście zależało, ile nas osób będzie. Jeżeli Państwo wypełnią ten formularz lub ewentualnie później mailowo zgłoszą, to wtedy będą Państwo mieli dostęp do bazy danych, do adresów mailowych innych osób, do danych tych osób, które się już w tym momencie zapisały. Jest to oczywiście deklaracja wstępna. Stowarzyszenie nie ma być konkurencją dla konwentu przewodniczących. Chcemy współpracować z przewodniczącymi. Oczywiście zapraszamy również przewodniczących dzielnic, członków zarządu, wszystkich radnych do pracy w stowarzyszeniu. Każdy radny będzie równy. Jest też koncepcja, żeby zaprosić również byłych radnych dzielnicowych. Jest też pewna grupa radnych dzielnicowych, którzy być może czują jeszcze więź z dzielnicą, chcieliby też wypowiadać się na różne tematy związane właśnie z dzielnicami i też z naszym miastem. I właściwie tyle. Czy ktoś chciałby zadać pytanie Panu, bo jest taka możliwość? A proszę powiedzieć, jak Pan sobie wyobraża sytuację taką, że na przykład podejmujemy uchwały jako Rada Dzielnicy do sprawy. I ta uchwała przechodzi jakąś tam większością głosów. Niejednoznacznie. Ale też ci, którzy głosowali przeciwnie, są w tym stowarzyszeniu i głosują w sposób zupełnie inny. Jak zamieścić rozwiązać taki dysonans pomiędzy głosem dzielnic pojedynczych a głosem stowarzyszenia? Po pierwsze, wszystkie głosowania będą tajne, więc nie będziemy w stanie ustalić, jak głosować. Po drugie, to jest tylko takie zastrzeżenie formalne. Po drugie, na pewno uchwały stowarzyszenia nie będą uchwałami konkretnymi co do danej dzielnicy. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że na przykład Rada Dzielnicy 16 uzna, że należy zbudować budynek X na terenie jakiejś tam działki, a stowarzyszenie uzna, nie, absolutnie ten budynek nie może powstać w tym miejscu. Stowarzyszenie, tak oczywiście to jest koncepcja, będzie w statucie zakazane konkretne uchwały dotyczące danej dzielnicy. Właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, jaką Pani wymieniła. Czyli my nie będziemy zajmować się dzielnicami z sensu stricte, czyli nakazywać dzielnicom pewne rozwiązania. Rada, to stowarzyszenie ma być ponad dzielnicowym organem, czyli na przykład, o ile nie możemy zrobić uchwały, że jesteśmy przeciwni sowiecku w dzielnicy X, to możemy zrobić uchwałę, że generalnie jesteśmy przeciwni idei sowiectwa, albo że na przykład w ogóle generalnie popieramy ideę sowiectw. Także na pewno nie będzie możliwy konflikt między pojedynczymi uchwałami rad dzielnic, a uchwałami stowarzyszenia. W statucie będzie to wyraźnie zapisane, żeby to po prostu uniknąć sytuacji i przed Panią przedstawioną. No w takim razie nasuwa się od razu następne pytanie. W takim razie, jeżeli same zagadnienia będą dotyczyły dla Pana jako całości, tak to jak będzie wyglądała sprawa na przykład głosowania przez radnych miejskich, którzy mają no niestety moc wiążącą, a głosowanie, rozumiem, jeżeli dotyczących całego Krakowa, właśnie przez to stowarzyszenie. Po pierwsze, 9 radnych miasta Krakowa jest równocześnie radnymi dzielnicowymi. Nie zamykamy się przed tymi radnymi. Zapraszamy również radnych miejskich do pracy w stowarzyszeniu, przy czym radni miejscy będący członkami stowarzyszenia będą mieli dokładnie takie same prawa, jak inni radni dzielnicowi. Każda osoba w tym stowarzyszeniu będzie miała dokładnie takie same prawa, bez względu na to, czy jest członkiem zarządu, czy jest radnym miejskim, czy jest w cudzysłowie zwykłym radnym. To jest pierwsza rzecz. Zakładam oczywiście, że może następować konflikt między uchwałami Rady Miasta Krakowa a uchwałami stowarzyszenia. Interesy dzielnic są często rozbieżne w stosunku do interesów Rady Miasta Krakowa, przykładem są sołectwa. Rada Miasta popiera ideę sołectw. Z indywidualnych rozmów, jest to oczywiście bardzo subiektywne odczucie, zdecydowana większość radnych dzielnicowych uważa, że rad sołectwa nie są potrzebne. Więc zakładam, że może dochodzić, no ale uważam, że byłoby to celowe i to byłoby dla punktu Krakowa korzystne, gdybyśmy się pięknie różnili z Radą Miasta. Tutaj różne punkty widzenia, różne perspektywy są mi absolutnie wskazane. Więc zakładam, że może dochodzić do takich konfliktów, co akurat jest dobrą rzeczą w tym przypadku. Konfliktów oczywiście w cudzysłowie. Czy na tą świadomość to będzie wyłącznie taki głos nie mający żadnej mocy? Oczywiście, ale my Rada Dzielnic, powiedzmy sobie szczerze, też nie mamy zbyt dużej mocy prawnej, a jednak działamy, funkcjonujemy już 20 lat, jednak coś tam potrafimy dokonać. Jeżeli weźmiemy tych słabych radnych, to też może coś osiągniemy więcej. Tak jak zapałką. Jedną zapałkę łatwo złamać, ale jak pani da 5 zapałek po siebie, już jest troszeczkę trudniej. Taka idea. To będzie tylko od nas, radnych dzielnicowych, zależało, jaka będzie siła tego stowarzyszenia. Czy radni będą się zapisywać, angażować. Myślę, że to będzie bardzo mocny głos. Bo brakuje w tym momencie takiego organu, który by reprezentował który byłby reprezentatywny ponad dzielnicami. Tu pani radna, proszę. Stowarzyszenie ma być głosem wszystkich radnych dzielnicowych, tak? To jest takie założenie. Teraz, czy w momencie, jak to stowarzyszenie powstanie, jaki będzie przekaz społeczny, jaką informację Państwo będą dawać mediom czy społeczeństwu? Te uchwały, które podejmujecie, są głosem wszystkich radnych dzielnicowych. Każdy radny dzielnicowy będący członkiem stowarzyszenia będzie mógł zgłosić projekt uchwały. Inaczej. Chodzi mi o to, że na przykład załóżmy, że zgłoszą się tam radni tylko z jednej dzielnicy. Tak. Albo, że zgłoszą się tam radni tylko związani z jakąś organizacją inną, tak. Z kościołem na przykład, tak? I chodzi o to, czy to, co wy tam, czy my tam uchwalimy, czy to będzie przekazywane społeczeństwu jako głos wszystkich radnych dzielnicowych? No bo to chyba nie można się założyć. To będzie przekazywane jako głos. Jeśli byłoby to na przykład no właśnie, czyli głos stowarzyszenia, tak? Oczywiście, nie możemy występować w imieniu wszystkich radnych dzielnicowych, bo to byłoby... Znaczy, stowarzyszenie ma być głosem wszystkich radnych. Proszę to traktować tak, no wiadomo, że jest rzeczą oczywistą, że to będzie głos stowarzyszenia, które będzie grupowało radnych dzielnicowych. I jeżeli tych radnych będzie dużo, a jeżeli w tym momencie mamy już 24 radnych, myślę, że jak rozpoczniemy działalność, to radni napłyną, bo zawsze jest tak na początku, że jest pewna grupa mała, a później, jeżeli to będzie efektywne, to ten napływ będzie większy. Więc jeżeli to będzie grupa reprezentatywna, jest kluczowe słowo, czyli to będzie grupa reprezentatywna dla Rady Dzielnic, a przez reprezentatywna rozumiem licząca powiedzmy więcej niż 50-60 osób, to wtedy uważam, że mamy prawo zabierać głos w sprawach dotyczących dzielnic. Przy czym cały czas to będzie stowarzyszenie, ale grupujące jak najwięcej radnych. Zabierać głos, tak, tylko że nie mamy, czy tam nie macie prawa zbliżać się mianem głosu. Proszę to potraktować nie dosłownie jako głos dziennik, bo na dobrą sprawę, no to... Dosłownie tak tu piszę, więc chyba, bo później przekaz medialny jest jakiś następny. I Pan jeszcze wspomniał o efektywności stowarzyszenia, tak. Bo ja nie bardzo rozumiem, co ono, przepraszam, co ono będzie mogło, poza tym, że mieć zdanie. No przede wszystkim tak, dwie funkcje tego stowarzyszenia. Pierwsza funkcja no to jest dyskusja. Chcemy dyskutować na różne tematy związane z Krakowem i myślę, że ja może bym prosił o przekazanie Panu tutaj tej informacji. Jeżeli będzie nas dużo, jeżeli radni potraktują to stowarzyszenie poważnie i będą się angażować, to uważam, że będziemy mieli prawo zabierać głos w sprawach związanych z Krakowem. Wszystko zależy od tego, ilu nas będzie i jak te prace będą efektywne. Może później reprezentanci stowarzyszenia będą występować tak jakby gdzieś, no nie wiem, na Radzie Miasta, tak? No bo... Nie sądzę, żeby to było potrzebne. To myślę, że bardziej przez uchwałę będziemy starali się wpływać na to, co się dzieje w Krakowie. Będzie wyłoniony zarząd, ale on będzie pełnił funkcję wyłącznie administracyjną i reprezentacyjną. Generalnie stowarzyszenie, wszystkie uchwały stowarzyszenia mają być podejmowane kolegialnie, to jest podstawowe założenie tego stowarzyszenia, bez względu na pełnioną funkcję członka stowarzyszenia w danej Radzie Dzielnicy czy Radzie Miasta Krakowa. Takie jest założenie tego stowarzyszenia. A proszę mi powiedzieć, ilu radnych dzielnicowych będących radnymi miejskimi zgłosiło się do tej formy? Nie, na razie ani jeden. Znaczy na początku w ogóle, był w statucie zapisane, znaczy w początkowych pracach był w ogóle zakaz wstępowania do stowarzyszenia radnych miejskich, którzy są jednocześnie radnymi dzielnicowymi. To wynikało to z tego powodu, że radny miejski będący jednocześnie radnym dzielnicowym ma zupełnie inną pozycję de facto, nie de jure, ale de facto niż zwykły w cudzysłowie radny dzielnicowy. A po drugie, no też interesy Rady Miasta Krakowa i interesy dzielnic mogą być rozbieżne. Przykładem są sołectwa. Więc w początkowym etapie był taki zapis. Później, jak już zebrała się grupa 10-15 osób i już zaczęliśmy mailowo dyskutować, to pojawiła się koncepcja, która została przegłosowana, żeby jednak nie ograniczać radnych miejskich z tego prostego powodu, żeby nie tworzyć antagonizmu, żeby radni miejscy nie odbierali tego jako ataku, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, na ich osobę. I tworzymy statut. Więc to, co ja teraz w tym momencie mówię, to jest taka generalna koncepcja. A jak będzie wyglądał ten statut, jakie będą końcowe założenia, to będzie zależało wyłącznie od osób, które zapiszą się do tego stowarzyszenia i to, co my po prostu przegłosujemy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie Panu, bo musimy realizować nasz porządek? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Przechodzimy do kolejnego.